Jest takie przysłowie, że żeby kogoś poznać, to trzeba z nim zjeść beczka soli. Co to w ogóle znaczy? Znaczy, my tej soli nie używamy dużo, nie? Troszkę jedną. I jak ta szczypta soli by my tak ciepali do tej beczki, a ona by taką była 25 kilo, jak kiedyś ich sól wozili, no to właściwie to przysłowie oznacza, że całe życie człowieka poznajemy. Ale chciałam wam o soli, nie o przyjaźni. I sam trzymam w ręce takie dwie soliczka i pieprzniczka. Się nazywają przyprawniki figuralne. Biało to jest kobieta, czarny to jest pieprz, sól, pieprz. I jak to z tą solą było? Chiński mur zbudowali dzięki soli, bo płacili ludziom solą. A jak ludzie w ogóle przyszli na to, że sól jest taką richtig potrzebną? W starożytnym Egipcie, jak konserwowali mumie, a tam je moc gorko, no to oni stosowali też nie NaCl, no HCl, chlorek, potasu i przyszli na to, że ta sól poradzi konserwować mięso. No taki jest prosty wniosek. Też te mięso tych nieboszczyków. I ta sól, zwłaszcza w ciepłych krajach, ona zaczyna być wiele, richtig wiele wert. Do dziś tak jest. Gdyż na tych solnych jeziorach te Araby, co tam mieszkają, to one wycinają takie wielkie płyty, transportują je bez całego pustynia na te miejsca, kaj ta sól przedają, no i mają z tego coś, co by im było potrzebne. A w tych rejonach ta sól jest richtig potrzebna. Nie wiem, czy wiecie, że właściwie przez sól zaczyna się rewolucja francuska. Poważnie. Bo te ludziska byli tak uciśnione, że one już nie mogli wytrzymać, ale jak król podniósł podatek na sól, to tego ludziom już było za wiele. Tego już nie wstrzymali. I od soli się zaczyna rewolucja. Czyli patrzcie, od soli zaczęły się mumie. Dzięki soli powstał chiński mur. Rewolucja francusko od soli. No ale co dalej? Czy my poradzimy żyć bez soli? Słuchajcie, przecież my do niedawna nie znali lodówek. Nawet w naszym klimacie ta sól, zwłaszcza w okresie lata, była potrzebna. W staropolskim soliło się borowiki i jadła w rusach solone i kiszone te pomidory, tomaty, gdyż kiszonej kapusty bym bez soli nie zrobili, tak samo ogórków. Jakby my tak przepatrzyli, to ta sól jest wszędzie. Czy ona jest nam potrzebna? Ja wam powiem jedna rzecz. Jakże robiła w hucie przed studiami, na walcowni Godałach, już było kiedyś, to tam była tak strasznie wysoka temperatura przy tych walcarkach, że te chłopy, co tam robili, oni pocieli się tak bardzo, że ten ancuch, ten arbeitsancuch szło po tym postawić, bo on był sztywny od soli. Jak oni wyłazili ze roboty, tam stała taką krauza z takimi białymi tabletkami, z taką solą, no to nie była jedną sól taką do solenia, ale też trochę inkszą. Musieli 6 takich tabletek zjeść, wypić pół litra wody, dopiero potem mogli wyjść, co by się tam im te elektrolity we krwi, w tych ustrojach, w tych miejscach, kaj te one fungują, jakoś nie zachwiały. No, ale skończy się na sól na świecie, wiecie co? Ja widziała taki obrazik, jak pan Buczek stwarzał świat, to stworzył tak pięknie wszystko, tam kleił, lepił, a dziobą siedział i mu sól belekaj ta
sól. No oczywiście tak nie jest, a na koniec powiem wam bajka, którą myślę się, że też znocie. To było tak, że jak już jak wam padała, że ta sól tak wiele wróciła, że płacono solą, handlowano solą, to było dwóch braci, jeden, jak to było w bajkach, jeden był bogaty, a drugi biedny. I kiedyś ich ten bogaty odmówił gościny takiemu chacharsko wyglądającemu staremu chłopowi, a ten biedny się z nim podzielił ostatnim krajeczkiem chleba. I ten chłop to był oczywiście czarodziej, dał mu taki czarodziejski młynek, który melał sól. I padał mu ta sól semelej, a samo taki knetel przy tym młynku, że co to by to zastawić. Bo jakbyś tego nie zastawił, to będzie melało do końca świata. No przedstawcie się, taki młynek, nie? Jakby padała może tam jakie czary mary, albo no jak to w bajkach było, albo fizyka kwantowa, to lepiej. I on się zaczął bardzo bogacić, ten biedny chłop, cała ta jego familia, i ten bogaty mu strasznie tego zawidził, no ale nic się nie dało zrobić i po pewnym czasie się stał od niego, od tego bogatego, jeszcze bardziej bogaty. Ale pewnego dnia przyszedł ku niemu kupiec i padł: Jezu, wiesz co, on jest z Egiptu, kaj ta sól richty potrzebna, przedaj mi ten młynek, przedaj mi. I on się ubił, on mu go przedał, no i po tym, jak już ten kupiec poszedł od niego, to temu się wspomniało, że on mu nie padł, kaj ten knefli, co by ten młynek zastawić. I wyrósł na ten gościniec i wołał za nim: panie, panie, stońcie, no bo muszę coś ich padać. A ten kupiec myślał, że on się rozmyślił. I on jeszcze bardziej wytykał z tym młynkiem, co by ten tego młynka nie wziął. Siadł na statek, no i myśli się, że bez całku podróż, to on mu tam ten młynek namele całe te ładownie, worki, nie? Zaczął podstawiać, no i mele. A sól jest ciężko, nie? Jakbyście byli w sklepie, to taką ilość kosztuje, znaczy waży kilo. Kosztuje, no różnie. I on z bólem serca musiał ten młynek wyciepać do wody, no bo nie poradził go zastawić. Bez to je woda we morzu schłonął. Niepeździoł była